Dzień dobry Państwu. Korzystając z tego, że mamy okres przedświąteczny, zbliżamy się szybkimi krokami do obchodów Zmartwychwstania Pańskiego. Chciałam Państwu przypomnieć, a młodym gospodyniom pokazać, co powinno znaleźć się w tradycyjnym koszyczku w tak zwanej święconce. Koszyczek powinien być przede wszystkim wiklinowy. Jak zwyczaj nakazuje tradycja, powinien być kabłąk obwiązany białą wstążeczką. Ja już to zrobiłam wcześniej. Oraz wyłożony białym płótnem. Ja wykorzystam tutaj do mojego koszyczka gotowy, taki uszyty na miarę, piękny kawałek materiału, wyhaftowany. W tradycyjnym koszyczku wielkanocnym powinny znaleźć się określone produkty. Podstawowym produktem jest chleb, który symbolizuje ciało Chrystusa. Oczywiście nieodzownym elementem będą jajka. Ja tutaj włożę dwa ugotowane jajeczka obrane, które później pokrojone posłużą nam do śniadania wielkanocnego oraz do złożenia sobie życzeń, ponieważ w mojej rodzinie praktykujemy, że łamiemy się jajkiem tak jak opłatkiem na Boże Narodzenie. Następnie wędlina, która jest symbolem dostatku, płodności i zdrowia. Ja tutaj użyję kiełbasy oraz szynki. No, w naszym koszyczku nie może zabraknąć baranka. Ja mam baranka z masła. Baranek symbolizuje zwycięstwo nad śmiercią, a masło dobrobyt. Nie może również zabraknąć w naszym koszyczku soli, która jest symbolem oczyszczenia. Tutaj w takim pojemniczku mam, proszę bardzo, to jest sól. Nie możemy również zapomnieć o słodkim placku. Ja tutaj mam kawałek babki. Placek symbolizuje umiejętności i doskonałości. No i oczywiście chrzan, który jest znakiem siły fizycznej i krzepy oraz bukszpan, który symbolizuje radość i nadzieję. Ja pozwolę sobie jeszcze włożyć do mojego koszyczka piękne pisanki kolorowe, które nam bardzo ładnie ozdobią koszyczek, dodadzą mu uroku oraz wiosenne kwiatki. Tutaj wykorzystam hiacynta, żonkila oraz szafirki. I z tak przygotowanym koszyczkiem możemy udać się do kościoła w celu poświęcenia pokarmów. Życzę Państwu smacznego.